Jest po prostu super osobą, oby takich jak najwięcej. Tak chciałoby się powiedzieć o wszystkich bohaterkach akcji społecznej Poznanianki, projektu, dzięki któremu mieszkańcy stolicy Wielkopolski i nie tylko mogą poznać kobiety zmieniające swoje otoczenie na lepsze. Akcja wystartowała w kwietniu, a do komisji wpłynęło aż 105 zgłoszeń. Z nich kapituła konkursowa wybrała 5, które zostaną przedstawione szerzej w kampanii społecznej. Nie było łatwe, ponieważ w zasadzie każde z tych działań, które były zaprezentowane i każda z pań albo grup pań zgłoszonych zasługiwała na to, żeby w swoim działaniu być doceniona. Wyróżnione zostały kobiety i grupy kobiet, które działają w bardzo różnych obszarach życia. Wśród nich znalazły się tęczowe seniorki wspierające osoby należące do mniejszości. Dumne jesteśmy przecież z tego powodu, nie tylko, że dostałyśmy taki zaszczytny tytuł, że jesteśmy w finale, ale ponieważ zawsze w tych naszych działaniach ciągle próbujemy dyskutować na temat tego, że jesteśmy jednak osobami w pewnym wieku, ale zupełnie inaczej myślącymi. Doceniono także Stowarzyszenie Rakujemy Jak Chcemy, wspierające kobiety z Wielkopolski ze zdiagnozowanym rakiem piersi. Byśmy chciały zainspirować kobiety w Poznaniu do badań, do wizytu lekarza, a jak się już dowiedzą o tej diagnozie, to żeby się nie załamywały, tylko żeby wiedziały, że większość z nas z tego wychodzi, wraca do dawnego życia albo nawet do tego życia, które jest jeszcze lepsze. Poznański Tydzień Kobiet potrwa od 17 do 24 października. Rozpocznie go spotkanie przy tak zwanym długim stole. Rozmowa ma się różnić od popularnych paneli dyskusyjnych, w trakcie których zwykle przemawiają eksperci. Tym razem miejsce ma się znaleźć dla każdego. Chcemy zaprosić do wspólnej rozmowy przy tym długim stole wszystkie osoby, które chcą rozmawiać o obecności kobiet w życiu, o siostrzeństwie, o prawach kobiet. Przez tydzień na Poznanianki czekać będzie szereg warsztatów, wystaw czy możliwość wykonania badań profilaktycznych. Wszystkie te wydarzenia mają pomóc w zainspirowaniu kobiet do działania. Sądzę, że mamy jeszcze wiele do zrobienia i ta akcja ma pokazać tak naprawdę potencjał kobiet, potencjał poznanianek. Choć wydarzenie to z nazwy tylko tydzień, to w miejskiej przestrzeni pamiątka po nim ma zostać na dłużej. Na Dąbrowskiego 28 lada chwila powstanie mural, który będzie można obserwować idąc od strony Rynku Jeżyckiego do Mostu Teatralnego po prawej stronie. Mural będzie pochwałą kobiecości. Ma się na nim pojawić hasło „Jesteśmy wspaniałe”. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.